Rozpoczynamy nagrywanie i lecimy. A bardzo proszę nie gadać przez mikrofon, nie zdążyłem wycieszyć, więc bardzo proszę nie puszczać żadnego streama ani z tych rzeczy, bo to straszne, jak to później jest głośno przebijanie i to wszystko, to jest straszliwe. Czekajcie, który jest tutaj najlepszy samochód? Bezery pytanie. A ten wygląda jak Ford Mustang identycznie. A był przed chwilą taki, który wyglądał jeden do jednego jak Ford Mustang. Ostatnio jechałem tym, ale z tego co widzę to jest tutaj jakiś szybszy. A nie, tak, ten, cały czas ten. Masakro. Kontynuuj. Ja cię muszę wziąć szybko sobie tutaj. I pamiętajcie, że robimy zakłady, tylko muszę sobie za... Mateo 2K. Jeśli musieli robić próbę przez Skype'a. Okej. Okay. Lina zbliżeniowa, czemu nie mogę kupić? Nie stać ci na to! Nie mam hajsu! Nie mam hajsu! Ej, wyprztykałem się kompletnie. Noga złamana i ręka w trzech miejscach, no i wstrząśnienie mózgu, ale co kobitkę ciągnąłem po sądach, to moje. A to mam nadzieję, że wszystko się pozytywnie zakończyło. Znaczy pozytywnie, jeżeli można to w ogóle nazwać pozytywnym zakończeniem, ale w sensie, że udało ci się wszystko ogarnąć. O, jakiś cwaniak, który sobie wziął kurumę kuloodporną. A ja jak jestem bez min, to troszeczkę jestem tutaj pozbawiony swojej podstawowej broni. O nie, 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 nie chcieli mnie tyknąć w tył. Nie mogę się dać tutaj. O właśnie, nie mogę dać z sobą zrobić czegoś takiego, co właśnie teraz dałem z sobą zrobić. Ale dobra, na szczęście mamy tutaj już broń odpaloną i już oponki przestrzelone. I to jest najważniejsze. Aaa, szybko, on mi był szybszy tutaj ode mnie. O nie! Aha! I co teraz, gagatku? I oponki przestrzelonej nie jest tak kolorowo, co? Życie za kratami nie takie kolorowe. A gdzie mamy jechać? Stop, dokąd to? Poszty w życiu. Gdzie ja pojechałem? Jak ja nie żyję, nie? Dobra, muszę dokładniej patrzeć, o właśnie. Dobra, udało się. Teraz nie jestem już ostatni. I są rakiety. Dobra, to te rakiety trzeba sobie przygotować, jakby nie daj Boże został wyprzedzony czy coś takiego. Trzeba mieć w pogotowiu. I Hubert 11, Hubert 11 i bardzo dobrze, oby jak najwięcej. Uuu! Czyżbym był drugi? Tak, ktoś tu porozrzucał miny, z tego co widzę. Bargorek wykorzystuje fakt, że jest na prowadzeniu. Oj, to zdystansował nas strasznie. Ale jestem drugi. Ale Bargorek tak nas odstawił. A mógłby poczekać troszeczkę. Mógłby mieć troszeczkę. Mógłby poczekać i zrobić tak, żeby było ciekawiej. Okej, okay, poszły rakietki. Czy to tam kogokolwiek trafi? Nie, pewnie nie, ale... Ale trudno. Wow! Czemu zakręcasz dzbanie? A, już koniec tutaj. No to już koniec, no to... O, super! A ja byłem na głównej! Jeszcze lepiej. No i elegancko. No to najwyżej później, po tym, po GTA. Wyścig rowerowy, o nie, wyścig rowerowy to jest najgorszy na świecie, wyścig rowerowy. Wyścig rowerowy to jest masakra. Płaciła za leczenie, za motocykl, za to już straciłem. O, no to... To najważniejsze, Alko, ci powiem, ale naprawdę mega współczuję, ale dobrze, że się udało wszystko, tak się zakończyło. Ciężko jest powiedzieć, że coś się dobrze stało w takiej sytuacji. Ja to nie wiem, co się w ogóle ostatnio dzieje, to znaczy w jakim sensie?
Moi drodzy, jeden sub brakuje i będzie te 500, które dzisiaj sobie... Jest oczywiście salut, elegancko, to mi się... Jest! 500! Wbiliśmy 500, mamy to! Elegancko! Tak więc 28500 subskrybentów. Bardzo dobrze. Lufcik, no dobrze, no jak mi już trzymasz, no to... A daj spokój, Aza, masakra jest ostatnia. Dobra, dawajcie, zanim to było modne. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że zanim to było modne, to będzie dobry wyścig. Tak mi się coś wydaje. Takie mam coś wrażenie. Jak tam Chelsea, ja jestem... O kurde, odświeżyło mi czat i nie widzę twojej wiadomości. Najmocniej przepraszam. Pozdrow z live'a na ekranie. Dobra, czy ja jestem hostem? Jestem hostem, ale z tego co widzę, to ten wyścig znowu jest tutaj. Wiecie co, dobra, zrobimy tutaj kompletną rozpierduchę. Niż ostatni pojazd, 160 sekund. Włączone, włączone. I w kompaktach tylko się ścigamy, o proszę. No dobra, z tego co widzę, to chyba gramy. Tak, gramy. No dobra. To będzie ciekawie. Są też plusy tej sytuacji? To znaczy? Jakie plusy? Co? Nie, nie wierzę, że my tym się mamy zamiar ścigać, nie? Aha. Okej, okay. To będzie ciekawe zadanie. Robimy sobie zakład oczywiście. To jest ostatni hajs jaki mam na koncie, nie? Dobra, lecimy z tematem. To będzie chyba najgorszy wyścig na świecie, ale... Ale zobaczymy. Nie będzie. Jazda, jazda. Jak tym jechać w ogóle? O! Patrzcie! Ale zapierdzielam! Jestem szybki i wściekły. Jak Tommy Lee Jones się... Nie! Nie, co się stało? Możesz mordę! Uuu! No i nie mogę się teraz odrespić, no. Najgorzej na świecie. Ej, jak to zakręca w ogóle? Halo, czy ja w końcu się pojawię, czy nie? Czy będę ostatni i od razu mnie eksploduje, co? Tak, klasycznie tak będzie. No i fajnie. Dobra, szybko, 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 szybko odradzanie, bo to będzie masakra. Możesz, kurde. 20 sekund, nie mogę być ostatni. Tu się nie da skręcać tym! Nie! Nie, 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 odczekaj, on też umarł! Też umarł! Też umarł! Szybko! Nie, nie hamuj mi tu! Nie! Nie! Szybko, nie! O nie! Aaa, no to wszystko jasne, Alko! A to w sumie, no to faktycznie są... Są pewne pozytywy. Co to był za wyścig, to ja nawet nie mam pytań, nie? Ale ja podziwiam ludzi, którzy potrafią tym skręcać. Dosyć ekspresowo ten wyścig poleciał. Chyba zaraz odpalimy zaraz no, jaki... Nie miałem pojęcia, że ten wyścig tak będzie wyglądać, nie? A z tego co widzę, to jest... Ej, ja normalnie bym ten wyścig odpalił jeszcze raz, bo ja z tego co widzę, to jest wyrównana walka. W końcu jakiś wyścig, gdzie jest wyrównana walka. Ja pierniczę. Ej, mam bramkę Zielińskiego. Sobie zobaczę, co on tutaj łupnął. Zieliński. Zieliński próba! Zieliński! Boże, co zrobił, ale... Zieliński. Zieliński próba! Zieliński! Boże, co zrobił, ale strzał! Piotra! Zieliński!
Zapierdzielił, oż ty w życiu, nie? Zieliński, Zieliński próba! Zieliński! Boże, co zrobił? Bożeś, kurde! Co gościu zrobił, nie? Idę na drugiej lokacie. To jest pierwszy. Aż tak jeszcze dalej odskoczył tam? O proszę, patrz, ej, patrz! Ooooooh! A, już wyprzedzony. Ale masakra, te pojazdy są genialne, nie? Zieliński złożył podanie o przyjęcie do bramki sezonu. Mówisz? Ej, to jest trzecie okrążenie, czy drugie? No to tu jest masakra w takim razie. To jest troszeczkę knockout. Zobaczymy, co tam z przodu słychać. Czy ktoś tutaj jest z przodu, czy nie? Nie, to ktoś może Grabowski jest w czołówce? Zobaczmy. Ogólnie wyścig należał to troszeczkę dziwnie. Nie wiem, czy to można nazwać czołówką, czy to jest czołówka, czy nie, ale... Tego co widzę, to Grabowski sobie daje radę. Dam jakiś inny filtr. Jakie tu są jeszcze? O kurde! Wyścig! Podejrzany został zlikwidowany jako Grabowski Matic. Wyścig za nim to było modne. Weasel News. I wygrał! Wygrał to! Wygrał to! Dał radę! Zrobimy ten wyścig jeszcze raz. Ekipa, powtarzamy ten wyścig, bo on był super fajny, fantastyczny. Czuję to. Siema. Choć już ósmy. No nie jest to najlepszy wynik. Zdecydowanie nie. Z drugiej strony lepiej tak, niż jakbym miał nie ukończyć, nie? A? Widzicie? Lepiej tak. Armia Nexioma oczywiście z zwycięzcą. I bardzo dobrze, tak ma być. Dobra, powtarzamy ten wyścig, powtarzamy ten wyścig. Kto chce zmienić swoim stanowisku komputerowym? Stanowisko, w sensie blad, bo ten jest beznadziejny. Jest beznadziejny, jest po prostu masakryczny, jest słaby, strasznie. No, ale to mi się podoba. Jak zakłady, to wszyscy lecą zakłady. Nawet za tę symboliczną stówkę, ale lecą. Tak ma być. Dobra, robimy powtórkę. Powtóreczka. Dawajcie powtórkę, bo to trzeba powtórzyć. To jest zbyt piękne, żeby tego nie powtórzyć, nie? Jeziorna eskapada. Dobra, lecimy. Dobra, standardowy. Nie standardowy, to musi być GTA i muszą być cztery okrążenia, muszą być kompakty. Zróbmy co okrążenie zniszczenie pojazdu i lećmy. Zapraszam członków ekipy. O, no to już poszli, są już członkowie ekipy. Jak są członkowie ekipy, to lecimy, gramy. Taki motocykl na scenie po bandycie? Nie, ja na razie mam bandytę tutaj. Ja się na razie nic tutaj, niczego innego nie przymierzam. Telkiewicz Polska, muszę popatrzeć, gdzie tutaj można. Dostać to w Polsce. Czy jest jakiś dystrybutor, czy muszę to ściągać bezpośrednio od. Od nich z Anglii. Wiecie co, może ten gorący róż mi tutaj jakoś tak zepsuł. Próbujemy teraz jakiś taki inny kolor. Bardziej, o, będziemy Sneaky Biki w białym. To będzie, oni nas wtedy nie zaatakują, ja to czuję. Stówka, bo więcej nie mam. Patrzcie jaki jestem biedny, patrzcie jaki jestem biedny. Weź się zlituj człowieku, co? Czy jestem z przodu, czy jestem z tyłu? W sumie tutaj nie ma większej różnicy w tym pojeździe. Na początku też zacząłem dobrze, a jak się ten wyścig skończył, to druga sprawa. Slurry in a hurry. I czemu on ma jakiś zrobiony? I co to jest?
Okej. Okej, dzięki, pomógł mi. No i pięknie. Udało się tutaj jakoś to wyprostować w miarę. Dobra, czekajcie, musimy sobie dać w takim razie minkę przeciwpancerną. Znaczy, może minę zbliżeniową. Przeciwpancerną, już przyzwyczajenia ze snajpera. Wow! A dlaczego tak? O, no i ładnie. Dobra, jestem drugi! Patrzcie, pierwszy jestem! Poczty w życiu. Impostibru. O nie, 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 nie. Tak! Dzięki, kumplu! Jak ja cię szanuję, nie? Dzięki! Co tu się stało? Oj, 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 dobra. I tam ominąłem to, ale to najważniejsze, że się udało jakoś trzymać tutaj na trasie. Mam jeszcze jedną minę zbliżeniową. Dajmy ją tu i lecimy dalej. Zostawmy sobie teraz tylko tutaj pistolet przeciwpancerny. I lecimy, z tyłu są za mną jakieś wybuchy. To nas nie powinno interesować, my jesteśmy przepisowymi kierowcami. To złego, to nie my, pod żadnym pozorem. Uciekamy stąd w cholerę. O, nie, 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 nie! Nie! Szybko jedź! Dobra, udało się znowu w tym samym miejscu wyprzedzać. Wow! Strzelają we mnie! Policja, ratunku! Atakują! A! O, udało się! Aj, teraz nikogo nie zniszczyłem. Niedobrze, niedobrze, bo oni mnie tutaj atakują. Policja, ratunku! Ratunku, policja! Dobrze! Dobrze! Zgasił to! Dostał to na twarz! Aj, no nie, no przestrzelili mi opony, no i dupa, no i co ja mam teraz zrobić? Muszę się zatrzymać, bo inaczej to ja tutaj nic nie zrobię. A co tu się dzieje? Lufcik, Alko, o co chodzi? Bo ja chyba nie w temacie. No żyje! O, jednak nie żyje. A, chciałem sobie postrzelać, nie? No zarąbiście. Kozacko, no, no i super. No i teraz to byłem pierwszy, nie? No byłem pierwszy, chciałem się pobawić, no i tak to się kończy. To jest ostatni wyścig? Nie, to będzie przedostatni wyścig. Będę ostatni, bo będę miał... Jako jedyny będę miał jeszcze teraz ten długi czas oczekiwania na zniszczenie. A nie, lol, nie jestem ostatni. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe, że ja nie jestem tu ostatni? Pytam się ja, jak to jest realne? To brzmi realnie, to brzmi sensownie. Takie są fakty. Przepraszam, jadę. A gościu tyle o tych rowerach, to mu dolecam dwa rana w ścianę. A no... Okej. Okay. No, złap ten punkt, tak jest, super, wysadza w powietrze. O, ktoś tutaj mnie zaczekał. Już się chce... Nie! Oj, super, dzięki, naprawdę, naprawdę szanuję cię, kumplu, za to, co zrobiłeś, naprawdę szanuję. Jak jesteś taki kozak, to teraz jeszcze na mnie zaczekaj, co? O, teraz nie zaczekasz, teraz się cykasz. Teraz się cyka, już. Ale tymi się autami jeździ masakrycznie. Pojazd, który ukończy okrążenie jako ostatni, eksploduje. No i cześć! Ja go zniszczyłem, czy nie? Nie, no jest tu gdzieś. Ale nie, chyba go zdetronizowałem, tak mi się wydaje. Miał ten takie... no, w sensie migał. Oznacza, że... Chociaż nie, czekajcie, miganie znaczy, że on ten... Chains of
fantasy, the love story, an erotic thriller. Perfect. No i dobra, no i dobra, to jeszcze jeden wyścig i później się przerzucamy na strzelanie w jajeczka. No i fajnie. Dobra, to teraz pytanie, jaki wyścig? Ja nie chcę na rowerach tego wyścigu, nie, bo on jest strasznie męczący, jest spieniający. A na zakończenie musi być taki fajny, pozytywny, dobry ten wyścig z całą ekipą najlepiej. To ja wyjdę i ja wiem, jaki ja wyścig. Ja wiem, jaki ja wyścig. Super wyścig był, rewelacyjny, dodaję do ulubionych, normalnie picuś glancuś, taki był. Jakiś, żeby dużo osób było. Tak jest, tak jest. Żeby było dużo osób, tylko czekam, aż się tutaj GTA ogarnie. Dobra, to ja wychodzę. Opuszczasz ekran głosowania? Tak, opuszczam ekran głosowania i zaraz zrobimy od nowa, zrobię taki, żeby było dużo osób. A, super ten. Czas oczekiwania jest masakryczny. Wybierasz się kiedyś bandytą na tor? Matko, o takich rzeczach to jeszcze nie myślałem. Może kiedyś, jak ogarnę lepiej na nim jazdę, to... Może kiedyś, tym bardziej, że teraz w okolicach u mnie w Bolcu zrobili tor. Na Krzywej, na starym lotnisku zrobili. Jest tor teraz na Krzywej. Lotnisko Krzywa, nie wiem, czy ktoś kojarzy. Bożeż, kurde, Monaco 6 do 1 z Olympique Lyonem. Ale porobieni. Dobra, wiecie, jaki to będzie wyścig? Będzie wyścig obywatelski, czyli nasz jeden z naszych ulubionych. Rozegraj akcję. Zaznaczone. Gdzie jest obywatelski wyścig? Jest obywatelski wyścig. To jest nasz jeden z ulubionych wyścigów. I to w szczególności wyścigów GTA. Zobaczycie zaraz, co się będzie działo. Ja na ciebie zaczekałem, ty na mnie już nie. No cóż, no. O to, że przekonasz się, że jednak słabo jeździsz jednośladem. No to zdecydowanie. Siemaneczko Lewin, witam cię bardzo serdecznie. I teraz punktu do punktu. Super samochody. A weźmy sobie, wiecie co? Polećmy inaczej. Muscle Cary, to ja czuję, że to będzie kozackie. Ruch uliczny, poziomy prościwi, niestandardowe pojazdy. Włącz. 160 sekund niszczymy. I teraz patrzcie, co się dzieje. Członkowie mojej ekipy, zaproszenia do wszystkich członków ekipy lecą. Lecimy z tematem. Okej, poszły zaproszenia. Z tego co widzę, tutaj już dołączają pierwsze osoby. Teraz pod... a nie, to znakomita większość tutaj jest zaproszona. W ostatniej akcji zaproszę wszystkich. Jeszcze raz będę sprawował członkami ekipy, żeby wszyscy dołączyli. Tu jest aż 30 miejsc, więc warto by było tak, żeby była chociaż dyszka. Ja uwielbiałem jeździć po torze, bo tam cudownie się szlifuje technikę jazdy. A to na pewno! Tam słyszałem, że w ogóle na torach jeszcze jest coś takiego, że możesz sobie podczepić pod motocykl takie fikusy, żeby sprawdzić, jak się dobrze kładziesz w zakrętach i w ogóle... No cuda ponoć się dzieją. Poszły zaproszenia, ale coś tutaj widzę, że mało osób, to wyślijmy w takim razie automatycznie. Do wszystkich z sesji, z ostatniej akcji, gracze do pasowania umiejętnościami, coś ekipa chyba śpi z tego co widzę. Zaprośmy jeszcze raz członkowie mojej ekipy, spośród członków ekipy. Było już losowanie? Nie, jeszcze nie było.
członkowie mojej ekipy. Robimy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No możesz, o, no to to fajnie. To... Znaczy ja w sumie... jakkolwiek to zabrzmi, no to znam tę tak zwaną zasadę przeciwskrętu, po prostu z autopsji, no bo wiem, że jak już jeździłem na skuterze, to ja wiedziałem, jak to działa, jak gdzieś się dalej jechało. To dużo osób, które ponoć zaczyna jeździć właśnie na jednosladzie, ma ponoć właśnie z tym problem największy. Teraz trzeba znaleźć teraz najszybszy pojazd. Ten jest w miarę szybki. O, ten jest... A to chyba tak, chyba ten był najszybszy, o ile dobrze kojarzę. A jest brzydki jak... Jak noc, jak to się tam mówi, ale jest... Najszybszy, no to co ja poradzę? Chociaż hej, ten też nie jest, nie ustępuje mu jakoś tak bardzo. Patrz szybko! Zakład jakiś zróbmy. Minę zbliżeniową kupmy. Spróbujmy przeżyć, spróbujmy przetrwać. Mamy to. Drodzy Państwo, zobaczmy, jaka tutaj jest ekipa. Grabowski Mati, Wiśnia HQ, Jacobs i Orloroboros 93. Zasadę znasz, ale pytanie, czy robisz to poprawnie, to inna kwestia. To też, to dokładnie. No o tym się dopiero przekonam, jak gdzieś pojadę w trasę z motocyklistami, którzy już jeżdżą na bieżąco i będzie jakiś etap, gdzie będzie parę szybszych zakrętów. To wtedy, jak mi odskoczą, to będzie wszystko jasne. Ale wybił do przodu, ma fajne przyspieszenie, z tym, że z tego co pamiętam, to bycie tutaj z przodu wcale nie jest dobre. A ja właśnie się wypchałem na sam przód. Broń włączona, pozamiatane, jest po mnie. Szybko, 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 miny zbliżeniowe, miny zbliżeniowe, miny zbliżeniowe. Nie wierzę, że minęło to wszystkich. Tutaj jest po mnie, zaraz mi przestrzelą wszystko, nie? Chociaż uciekam im trochę. Wow, wow, skąd wy tu? Gdzie są moje miny zbliżeniowe? Czemu nie mogę wybrać? Dobra, spoko. Udało się ich trochę... Ale dobrze to się stało! Rewelacja. Dobra, odstawiliśmy ich na trochę. 7 osób z tego co widzę bierze tutaj udział w wyścigu. Dałoby się utrzymać to prowadzenie do końca, chociaż oni mnie tutaj gonią. Jest włączone chyba wyrównywanie. Poza tym idzie, oni będą tutaj w lepszej sytuacji, bo jak są z tyłu, to ich samochody będą miały lepsze osiągi, a mnie właśnie na odwrót będzie nieco tutaj spowalniać. Teraz weźmy rakiety. Jak się ktoś niebezpiecznie zbliży, to go przywitamy. I tyle. Ale z tego co widzę, to mamy tutaj troszeczkę dystansu do siebie. A to ty, Alko, tak z ciekawości, to od kiedy już nie jesteś tak na bieżąco, że tak to określę, z motocyklowaniem? Od kiedy masz przerwę? I oby tak zostało... A bo teraz mecz jest, nie? Real gra chyba. Z Walencją, tak? Dobrze kojarzę? Z Walencją? Ach, smutno trochę tak jechać z przodu. Chcę wygrać wyścig, bo potrzebuję hajsu. Oj, czekajcie, czy tutaj nie jest czasem ten ostry zakręt taki śmieszny? Tak, to jest to chyba, gdzie się tutaj wypadało. No nie, nie, to nie ten. To jeszcze nie jest ten, ale to jest też ostry zakręt. Jest taki jeden zakręt na wzniesieniu, gdzie się wypada z niego. I później jest masakra. Tak więc muszę mieć na uwadze. Nie wiem, czy słyszałeś o Tomku Kuliku, ale ja miałem... okazję palić na autodromie. Ten zrobił mi powolne zakręty, gdzie musisz świetnie operować przeciwskrętem. Czy znam się bez bicia? Nie. Dobra, wysadziliśmy tutaj troszeczkę. Sobie troszeczkę przyspieszmy. Tak jest, to taka prędkość zdecydowanie lepiej. Taka powinna być normalna prędkość podróżna tym pojazdem. Bo tak to za wolno. Dobra, weźmy po zewnętrznej, znaczy po wewnętrznej właśnie. Ścięliśmy zakręcik, elegancko. Teraz tylko do przodu. Nie popełnić żadnego głupiego błędu, niech nikt nam nie wyskoczy. I wszystko będzie cac. Z tyłu się tam strzelają, tylko wybuchy słychać. Ale radio bym zmienił, jakieś inne. Łezko, o no i od razu lepiej. Od razu lepsze klimaty, nie? O! Oni są blisko! Ale mnie dogonili, czemu tak?
Możesz, kurde. Ale patrzcie, nie mogę. Nie mogę tych min zbliżeniowych nigdzie wybrać. Ciekawe, dlaczego, tak? Dobra, tu jest ten zakręt, z którego się wypada. Tak, to jest ten, to jest to, tu się wypada z zakrętu. Tak jest, tutaj jak jesteś rozpędzony, to tam wypadasz w cholerę. Dobrze. Jeszcze nie uruchamiamy boosta, jeszcze nie jeszcze bez boosta uruchomimy boosta, jak wyjedziemy tam na prostą. Tylko że tam zaraz jest też skręt w prawo, muszę pamiętać o tym. I jazda. Tak, tu jest skręt w prawo. Borneo, skręcamy, skręcamy, skręcamy. Dobra, elegancko. Z tego, co widzę, jedna osoba. Ej, lol. Te wyścig wytłukł wszystkich, zanim ktokolwiek zdążył tutaj dojechać do mety. Czas do eksplozji 27 sekund. Czy ja zdążę dojechać do mety w 27 sekund? O, ale dobra, to raczej wyścig mam już wygrany, tylko pytanie, czy ja zdążę dojechać do tej mety magicznej. Ja od października zeszłego roku nie miałem motocykla. Okej, rozumiem. A co miałeś wcześniej w takim razie? Ustalmy, co ty miałeś wcześniej. Dobra, wyścig wygrany i o to chodzi. No i pięknie, elegancko. Na zakończenie GTA wyścig wygrany. To teraz czas się przerzucić na... na snajpera, na strzelanie jajeczka. Trzeba się przerzucić. O tak. Dajcie, poczekamy na salut, poczekamy na salut, poczekamy na salut. Płynięcie. Jest hajs wygrany, to jest najważniejsze. Trzeba było się odrobić, odkuć. I elegancko, armia Nexioma. Zwycięstwo. Boże, jak te buty beznadziejnie wyglądają. Muszę to koniecznie zmienić. Ale najważniejsze, że wygrana.